Dzisiejszą Ewangelię moglibyśmy sobie skomentować, no tak. Pan Jezus nie pozwala człowiekowi być bogatym. Czegoś takiego ja raczej nie przeczytałem w tym fragmencie. Jezus mówi: uważajcie i strzeżcie się każdej chciwości. Jezus mówi o chciwości ludzkiego serca. Człowiek chciwy to jest taki, który, no, za pieniądze jest w stanie zrobić wszystko. Jak to czasami mówimy. Jest gotowy za złotówkę gonić jakiegoś robaczka, na przykład z Drohiczyna do Warszawy, aby tą złotówkę mieć. Jezus mówi: Tego macie się wystrzegać, takiej chciwości. I na koniec jeszcze dodaje, tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Czyli dobra relacja. Do pieniądza, dobra relacja do dóbr doczesnych, nie przekreśla dobrej i wspaniałej relacji z Panem Bogiem. A jak zrobić, żeby była ta dobra relacja? To najpierw stawiam Pana Boga na pierwszym miejscu. Najpierw najważniejszy jest On, później drugi człowiek, z którym mogę podzielić się moim dobrobytem. Jezus mówi o tej chciwości, żeby się jej wystrzegać a na końcu jestem ja, jako ten, który z, własnej, z pracy własnych rąk jak najbardziej powinien korzystać. Patrzmy w nasze serca, ustawiajmy je według tego pryzmatu Bożego Słowa i chciejmy, żeby rzeczywiście to Boże Słowo prostowało, prostowało ścieżki naszego życia i prowadziło nas do dobrego zrozumienia tego, czego Jezus chce nas nauczyć. A dzisiaj ta Ewangelia, to nie jest o bogactwie. Ta Ewangelia jest o miłości do Boga, do bliźniego i do samego siebie.